Cześć, witajcie w kolejnym odcinku CDG TV. Dzisiaj mam dla Was coś ciekawego. Naprawdę coś ciekawego, czego jeszcze prawdopodobnie nie widzieliście w Polsce. Jedziemy. Tą ciekawostką jest urządzenie od Avernus Guitars, mianowicie Tone Blender. Jak to działa, co to działa i co to robi? To jest właśnie to urządzenie dosyć słusznych rozmiarów, jak widzicie. Ma ono takie pokrętełko AMX-B. Oprócz tego wejście, wyjście, wysyłka 1, powrót 1, wysyłka 2, powrót 2 i zmiana fazy na wyjściu B. Zasilanie 9,24V, ponoć najlepiej działa na 18V. Ja przepraszam Cię Łukasz, nie mogę sprawdzić, bo w końcu mój zasilacz 18V nie dotarł. Będziemy sprawdzać na klasycznym zasilaczu 9V. Co to robi? To magiczne urządzenie sprawia, że nasze dwa ulubione efekty, w tym wypadku Joyo Vintage Phase i Darkwave Tremolo, stają się jednym efektem. Po prostu stają się jednym efektem. To jest po prostu blender, mixer, nie wiem jak to nazwać inaczej. To blender, tak sama nazwa wskazuje. Możemy dwa brzmienia, na przykład dwóch efektów modulacyjnych albo na przykład dwóch przesterów połączyć ze sobą, tworząc całkiem coś nowego. Taki był zamysł twórców tych efektów, czyli chłopaków z Avernus Guitars. Nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzić, co to robi, jak to działa. W tym momencie efekt jest wpięty w pętlę Marshalla. W jego pętle jest wpięty Vintage Phase i Darkwave Tremolo i sprawdzimy sobie, jak to gada. Tak? To co? Sprawdźmy. Jeżeli efekty są wyłączone, na mix B jest maksymalne brzmienie i na mix A jest maksymalne brzmienie, czyli na połowie jakby się to wszystko sumuje, czyli będzie ciszej. Dobra, zaczniemy sobie od B, to będzie chyba wtedy Joyo włączone. No dobra, próbujemy to ogarnąć. Tak jest, mamy Joyo, Joyo sobie teraz gra. Teraz przesuniemy gałeczkę na środek. I powinno być połowę ciszej i połowę mniej Joyo. Taką samą operację teraz zrobimy z tremolo. A teraz połączymy tremolo z phaserem. Thank you.
wychodzą z tego naprawdę, naprawdę kosmosy. Myślę, że najfajniej by się to sprawdzało z różnego typami przesterami, ale już nie będę tego sprawdzał, może jeszcze efekt u mnie zostanie i sprawdzimy to na Avernusowych przesterach. Bardzo, bardzo ciekawe urządzonko, można je zastosować na wiele różnych sposobów, z różnymi efektami, z różnymi kostkami. No i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie łapkę w górę bądź w dół, jeżeli Wam się podobało lub nie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki CTG TV. Widzimy się już wkrótce. Adios!